Państwa, witam Państwa serdecznie jako sędzia główny turnieju i jednocześnie jako prezes Polskiego Związku Szachowego. To trochę dla mnie nietypowa rola, bo z reguły występowałem tutaj jako sędzia, no ale od kilku miesięcy jestem prezesem Polskiego Związku Szachowego i ponieważ jest to ostatni turniej w Warszawie z cyklu Mistrzostw Europy, no to na prośbę organizatorów zdecydowałem się, że po raz ostatni ten turniej posędziuję. Ten turniej to trudna impreza od strony organizacyjnej. Ci z Państwa, którzy się trochę orientują, wiedzą, że również jest to trudne od strony sędziowskiej, ponieważ no, wszystko dzieje się bardzo szybko, a szczególnie w turnieju błyskawicznym. Mamy 11 podwójnych rund, 22 partie. To wszystko trzeba wprowadzić do komputerów, trzeba mieć system przygotowany w tym celu. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy składają się na to, że ten turniej jest organizacyjnie bardzo trudny. Dlatego też chciałem podziękować z tego miejsca pani Marii Maciej i panu Janowi Maciej za ogromny wkład w organizację tych imprez. Naprawdę bez państwa Maciejów takie imprezy w Warszawie by się nie odbywały. Powiem też, że ja dojrzewałem na tych imprezach do pełnienia różnych funkcji i też można powiedzieć, że dzięki państwu Maciejom jestem prezesem Polskiego Związku Szachowego. Dziękuję bardzo również sponsorom, bo bez sponsorów, dziękuję firmie Amplico, bez sponsorów ta impreza nie byłaby możliwa. Dziękuję bardzo.